14 listopada, jeszcze przed walką Kenjaku z Tsukumo, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych wkraczają na terytorium Culingame. Lecz mimo, że każdy z żołnierzy otrzymuje kogane, po przekroczeniu bariery nie zostają losowo rozrzuceni po okolicy, jak miało to miejsce w przypadku Yujiego i Megumiego. A to za sprawą ukrytej zasady lub glitcha zaszytego w systemie gry. Według słów Kenjaku, przeniesienie dojdzie do skutku tylko jeśli gracze odpowiedzą na pytania kogane. Ale trudno na to wpaść, jeśli nie jesteś mistrzem gry, ponieważ informacja ta nie jest zawarta w zasadach. Inwazja rozpoczyna się, a Kenjaku zabiera Uraume w tajemnicze miejsce, w którym przygotowana ma zostać rytualna kąpiel dla Sukuny, którą nawet król klątw będzie usatysfakcjonowany. Armia zaś błyskawicznie zalewa kolonię i korzystając z ekwipunku pokroju granatów błyskowych oraz paralizatorów, bez większych problemów obezwładnia i przechwyca pomniejszych czarowników pokroju Remi. Cała operacja idzie tak gładko, że dowódcy dwóch pierwszych oddziałów, które wypełniły swoje zadania, zaczynają zastanawiać się, czego generał porucznik zlecający misję tak bardzo się obawiał. Jasne, szóste zmysły i inne magiczne zabobony, ale bez przesady. Do rozważań dołącza się dowódczyni trzeciej grupy, która dotarła do punktu zbornego i w której przypadku nie poszło już tak łatwo. Ich cel nie był słabeuszem. Paralizatory, kule czy granaty nie były w stanie wyrządzić mu żadnej krzywdy, a sam potrafił przekształcić swoją głowę w śmigło, przy pomocy którego dotkliwie ranił członków oddziału. Ostatecznie udało im się go zabić, ale najważniejszą informacją dla żołnierzy powinno być to, że czarownik czarownikowi nierówny. Niektórzy są słabi, inni to pieprzone potwory, a dowódczyni oddziału odpowiedzialnego za uśmiercenie Huby jest przekonana, że nie widzieli jeszcze wszystkiego. Co słabsi czarownicy może i zostali pochwyceni, jednak wojownicy przekraczający poziom człowieka helikoptera, porównywanego przez żołnierzy USA do Supermana, nie dali się już tak łatwo zaskoczyć. Jak Hazenoki, który broniąc się przed agresorami zza oceanu przypomina sobie słowa Reggiego, wieszczące, że prawdziwy cel gry zostanie ujawniony, kiedy pozostaną jedynie najsilniejsi, a Kenjaku wówczas zrzuci istną bombę, która nie do końca jest tym, czym się wydaje. Uraume zgaduje, że mistrz gry zamierza wymusić walki między czarownikami a żołnierzami, by wzmocnić przeklętą energię w koloniach, tym samym kończąc przygotowania do fuzji z Tengenem. Ale Kenjaku zalicza jej tę odpowiedź raptem na 60%. W Tokio i Sendai udało się zebrać wystarczającą ilość przeklętej energii, lecz nie można tego samego powiedzieć o pozostałych koloniach. Dlatego, aby mieć pewność, Kenjaku skieruje do nich siły zbrojne z innych krajów, z którymi udało mu się dogadać, przy czym wcale nie liczy na epickie starcie magii z technologią. Zreinkarnowani czarownicy z dawnych lat to jedno, ale dzisiejsi wojownicy, nawet jeżeli są silni, nie są zbyt skorzy do zabijania. Wojsko natomiast, jeżeli odnotuje poważniejsze straty, zapewne podejdzie do sprawy ostrożniej i wycofa się. A jako że żołnierze nie są czarownikami, są warci mniej punktów, więc pozostali gracze nie będą mieć wystarczającego powodu, by ruszyć za nimi. Teraz w głowie Uraume wszystko zaczyna nabierać kształtu. Kenjaku wysłał wojsko pod osłoną nocy, ale nie po to, żeby mieli przewagę. Chodziło o to, że nawet zwykli ludzie, również z zagranicy, wyzwalają potężne pokłady przeklętej energii w momencie zgonu. Wcale nie ma potrzeby stawiać ich naprzeciw czarowników. Wystarczy, że Kenjaku uwolni zastępy klątw w każdej z kolonii, dla których mrok jest domem, a noc czasem na żer. I wtedy żołnierską krwią przelaną przez klątwy wypełni braki w przeklętej energii wyzwolonej przez czarowników. Do podobnego wniosku dochodzi Anioł, zauważając drastyczny wzrost graczy na terenie kolonii. Domyśla się, że najprawdopodobniej mają stać się ofiarami, choć pozostaje dla niej tajemnicą, dlaczego tysiące ludzi mogłyby nagle chcieć dołączyć do gry. Być może, jak sugeruje Takaba, przyciągnęła ich wszystkich jego sława, a być może powód jest inny. Zwłaszcza, że w kierunku grupy nagle zbliża się granat. Yuji natychmiast odbija go kopnięciem, zaś Megumi analizuje sytuację. Ludzie, którzy dołączyli do kolonii, to żołnierze i to nie z japońskich sił samoobrony. Tylko jaki jest ich cel? Ochrona cywilów?
Ale w takiej sytuacji po co im paralizatory? Teoria z ochroną trafia do kosza, kiedy wojsko otwiera ogień. A to oznacza, że nie ma co się zastanawiać i trzeba zapytać u źródła. Rozpoczyna się starcie, ale ze względu na drastyczny charakter sceny, autor zdecydował się zastąpić ją materiałem o klątwie, karmiącej małe dzieci cygańskim musli. Choć te, gdyby mogły, zamieniłyby je na dżem. Wracamy na miejsce akcji, gdzie żołnierze zostali już pokonani. Jeden z nich, Japończyk, który towarzyszył reszcie jako przewodnik, informuje drużynę, że Amerykanie chcą zrobić z czarowników alternatywne źródło energii. Takaba, słysząc to, nazywa go Quislingiem, czyli norweskim fanem austriackiego akwarelisty, albo prościej, zdrajcą narodu. Tylko Quisling fajniej brzmi. Pozostali zaś są w szoku, że japoński rząd nigdy nie wpadł na podobny pomysł, na co przewodnik Kun odpowiada, że krajem rządzi Rada Jujutsu, a jej członkowie, tak dumni z bycia elitą, prędzej poliżą palce Sukune, niż spopularyzują przeklętą energię wśród społeczeństwa. Zresztą w kraju, który kładzie tak wielki nacisk na odpowiedzialność jak Japonia, nie ma miejsca na poczucie zobowiązania względem plebsu ze strony elit. Anioł i Megumi zaczynają rozumieć, że złotousty Kenjaku skusił inne kraje, by wysłały wojsko wiedzione perspektywą nowego źródła energii. Przy czym żołnierze mają za zadanie stać się ofiarami, pozwalającymi zakończyć przygotowania na fuzję z Tengenem. Megumi podejrzewa również, że zasady Culling Game celowo były przekombinowane, żeby gracze skupili się na nich i nie zwracali uwagi na główny cel całego precederu. W każdym razie Yuji proponuje proste rozwiązanie problemu. Mianowicie należy uratować żołnierzy. Wówczas ci nie zginą, przez co rytuał nie zakończy się. Optuje mu Megumi. Z kolei Takaba nie jest przekonany co do tego pomysłu. W końcu żołnierze chcą ich porwać i zabawiać się ich ciałami. Być może nawet w nieprzyzwoity sposób. Anioł natomiast kategorycznie odmawia. W tokijskich koloniach, głównie za sprawą Higurumy i Kashimo, 50 czarowników straciło życie, co oznacza, że na tych obszarach ilość przeklętej energii jest wystarczająca. Nie ma więc znaczenia, czy kogoś uratują, czy nie. Efekt pozostanie ten sam. A Anioł polecałaby, żeby Hana unikała zbędnych walek. Zwłaszcza, że skoro koegzystują w jednym ciele, razem musiałyby podjąć ryzyko. Yuji i Megumi dziękują za tę garść bezcennych informacji, ale mają to w dupie. Nigdy tak naprawdę nie byli sojusznikami, a Yuji wręcz nigdy im nawet nie ufał. Więc nie życzy sobie, żeby mu rozkazywano, na co dziewczyny reagują podwójnie zniesmaczoną miną. W międzyczasie w okolicy klątwa fanatyka wędkarstwa łowi przeklęte ryby na nową przynętę w postaci żołnierza. Kiedy przynęta zużywa się, chwyta za kolejnego robala w mundurze, który choć był gotów na śmierć, to nie w taki sposób. Na szczęście dla niego słowa Itadoriego, który w oczach Megumiego zachowuje się wyjątkowo nieswojo, zwłaszcza w kontekście braku zaufania, przebudziły w Hanie wspomnienia. Ukazana wcześniej klątwa karmiąca małe dzieci przytrzymywała ją i innych jej podobnych przez niemal rok. Każdy z nich wiedział, że nie jest to ich matka, ale ci, którzy płakali albo narzekali, znikali, więc czasem przestali o tym mówić. Koszmar trwał, dopóki nie wyprowadził jej z niego piesek z puchatym ogonkiem, należący do Megumiego, wspieranego przez Gojo. I tak jak on tego pamiętnego dnia, tak teraz ona przyniesie ratunek żołnierzowi w potrzebie, by kiedyś stać się kimś godnym stać u boku Fushiguro. Staje więc przed mundurowym, wisząc w powietrzu z rozłożonymi anielskimi skrzydłami, przez co wojak jest przekonany, że nadszedł jego czas, a Pan Jezus wysłał do niego swój kremówkowy orszak. Fushiguro natomiast sadzi się do Yujiego, że mógł lepiej dobrać słowa i w normalnych okolicznościach bardziej brałby pod rozwagę uczucia dziewczyny. W końcu przez nich miał na myśli Sukunę i Anioła, prawda? Yuji przez chwilę się dąsa, ale ostatecznie przyznaje koledze rację. Przeprosi ją później. Po prostu myśl o tym, że miałaby być zastępstwem dla Kugisaki, przeraziła go.
W międzyczasie na terenie całej Japonii przygotowania kenjaku zbierają swoje żniwa, wysyłając kolejne życia na drugą stronę. Skutki są na tyle dotkliwe, że nie umykają uwadze zwykłych ludzi, znajdujących się poza koloniami i podskórnie czujących, że coś jest po prostu nie tak. Mijają dwa dni, po których Maki kontaktuje się z Yujimi spółką, by omówić aktualną sytuację. Przygotowania do rytuału zdają się być zakończone, ale to samo w sobie nie byłoby jeszcze takie złe. Gorzej, że ten wzór idealnej waifu podający się za brata Itadoriego twierdzi, że kenjaku zdezelował techniką jujutsu, pokonał Tsukumo i przechwycił Tengena. Yuki była mniej więcej na poziomie mocy Yuty, a do tego miała wsparcie ze strony Tengena i Choso, także fakt, że i tak poniosła klęskę, jedynie potwierdza przypuszczenia, że nie zdołają pokonać kenjaku konwencjonalnymi metodami. Tyle dobrego, że tylne wejście do Pokebola Gojo dalej pozostaje zabezpieczone. Yuji i Fushiguro równie mocno co samymi informacjami są zszokowani zmianami, jakie nastąpiły w Maki. Z takim spokojem opowiadać o tym wszystkim. W głowie Itadoriego jednak rodzi się pytanie, skoro przygotowania dobiegły końca, a kenjaku ma Tengena, dlaczego fuzja jeszcze się nie rozpoczęła? Anioł sugeruje, że może czarownicy blokują przemianę na terenie kolonii przy pomocy przeklętej energii, a ta już następuje, tylko na ten moment dotyka jedynie cywili, ale Maki szybko to dementuje. Według raportów z kraju wszystko funkcjonuje normalnie. Co bardziej wrażliwi obywatele się pochorowali, ale to wszystko. W każdym razie na ten moment i tak nie są w stanie do tego dojść, więc Itadori sugeruje odłożyć temat na później i skupić się na siostrze Megumiego. Przy okazji zastanawia go, dlaczego Hakari i Yuta nie dodali jeszcze nowych zasad. On, a raczej Higuruma, dodał już opcję transferów punktów między graczami, dzięki czemu ci nie będą zmuszeni do zabijania się nawzajem. Ale dalej pozostaje kwestia transportu i komunikacji, co zaskakuje Hanę. Nie miała pojęcia, że jest to jakiś problem, ponieważ dzięki technice anioła może swobodnie wchodzić i wychodzić z kolonii. Jednak póki nie wie, co jest podstawą barier, nie jest w stanie przenieść poza ich granice innych graczy. Co oznacza, że wracają do punktu wyjścia, choć Maki zauważa, że zakaz dotyczący poruszania się ludzi czy sygnałów elektrycznych nie został w zasadach gry zaprogramowany. On tu rządzi cały bank danych. Kontynuuje Takaba, myśląc, że Maki właśnie nawija jakiś kawałek, ale reszta postanawia go olać i dokładnie sprawdzić zasady. Faktycznie nie ma o tym wzmianki, więc sytuacja może przypominać losowy rozrzut po mapie z początku gry. Mianowicie nie musi to być reguła nałożona na grę, a na barierę samą w sobie. A to oznacza, że nawet po dodaniu wzmianki o swobodnym wychodzeniu z kolonii, i tak jest szansa, że mogliby zostać powstrzymani przez barierę i być może dlatego Yuta i Hakari zdecydowali się porzucić ten pomysł. W takim wypadku w kwestiach komunikacji pozostaje im polegać na osobach zdolnych przekraczać bariery jak Wiwi czy Maki, a nowym priorytetem jest dodanie zasady pozwalającej opuścić grę. Zwłaszcza, że punkty starszych kolegów zostały już przesłane do Megumiego. Mimo to, zgodnie z przewidywaniami Kogane odmawia dodania nowej zasady, ponieważ ta koliduje z regułą numer 7. Z tym, że kiedy Fushiguro sugeruje, aby opuszczenie rozgrywki było możliwe w przypadku znalezienia zamiennika, również spotyka się z odmową. Kogane jest jednak w stanie zgodzić się na inne warunki. Mianowicie gracz mógłby wycofać się z gry, jeśli znajdzie zamiennika oraz wyda 100 punktów. Megumi początkowo nie chce na to przystać. W końcu to by oznaczało, że w zamian za podmianę jednej osoby musiałoby umrzeć co najmniej 20 innych. Ale widząc, że Kogane nie ma zamiaru negocjować, ostatecznie przystaje na propozycję, tym samym dodając 11 zasadę, po czym prosi Maki, aby sprowadziła do nich Tsumiki. Yuji zastanawia się po co, skoro można jej po prostu przesłać punkty i usunąć ją z gry, ale Fushiguro nie chce ryzykować. W końcu gracz musi zgłosić uczestnictwo w przeciągu 19 dni od przebudzenia przeklętej energii. A skoro dziewczyna jeszcze tego nie zrobiła, może skończyć się tak, że oni zostaną usunięci z gry, a ona umrze poprzez usunięcie techniki. Maki zgadza się, ale zaznacza, że nie będzie w stanie wraz z nią wejść na teren kolonii, gdyż po przekroczeniu bariery najprawdopodobniej zostaną rozdzielone.
3 godziny później Maki prowadzi już siostrę Megumiego na teren kolonii. Towarzyszy im Ijichi, który będzie pełnić rolę zamiennika Tsumiki, aby ta mogła wycofać się z Culling Game. Dziewczyna ma pod tym względem pewne wątpliwości, ale nie mają zbyt dużego wyboru. Maki nie może być zamiennikiem, ponieważ nie posiada przeklętej energii, a wybór któregoś z czarowników, tym samym zmniejszając ich liczebność poza koloniami, też nie wydaje się być dobrym pomysłem. Przy czym nie mają też zbyt dużo czasu na poszukiwanie innego zamiennika, ponieważ Tsumiki ma jeszcze raptem 3 dni na zadeklarowanie udziału. Zresztą Ijichi, choć nie wygląda, zawsze chciał być czarownikiem. Porzucił jednak marzenia, kiedy Gojo powiedział mu, że byłby użyteczny jak Judasz w oszklonych drzwiach i lepiej jak sobie zrobi prawko albo coś. Choć słowa Satoru były bolesne, jednocześnie wiedział, że ocaliły mu życie. Niemniej dziś, stając się zastępstwem, będzie w stanie choć trochę poczuć się jak czarownik. Tsumiki ostatecznie przekracza barierę i zostaje przeniesiona bezpośrednio do Megumiego. Nie dość, że ma farta, to jeszcze masę kultury osobistej. Wita się z Yujim i dziękuje mu za opiekę nad bratem, a ten z kolei wskazuje jej Hanę, która wypatrywała z powietrza, gdzie siostra jej przyszłego niedoszłego mogłaby spaść. Megumi z kolei nie chce tracić czasu. Ignoruje nawet docinki Itadoriego i Kurusu o tym, jaki to fajny nie próbuje być przed siostrą, by przekazać jej 100 punktów i jak najszybciej pozwolić opuścić grę. A ta przystępuje do rozmowy z Kogane, prosząc ją, by dodała nową zasadę, pozwalającą na swobodne wchodzenie i wychodzenie z kolonii. Kim jesteś? Pyta przerażony Megumi, słysząc w odpowiedzi. Twoją siostrą. Wydobywające się zza rozszerzających się szyderczy uśmiech ust. Megumi jest zaskoczony swoją własną naiwnością. Rozmawiał z nią, kiedy się przebudziła. Była zupełnie normalna. Ale przecież, żeby jakoś funkcjonować, zreinkarnowane dusze muszą otrzymywać informacje o współczesnym świecie z mózgu naczynia. Tak przecież było w przypadku Sukuny, Choso czy innych. A w takim wypadku informacje o wspomnieniach czy zdolność do naśladowania naczynia również powinny być możliwe. Dlaczego więc nie wziął tego pod uwagę? Yuji również jest w szoku. Już w zasadzie był pogodzony ze śmiercią. Zostawiłby resztę w rękach Megumiego i Gojo, który pewnie lada moment zostałby odpieczętowany, a teraz stoi przed nimi tajemniczy wróg, który w jeden moment pokrzyżował ich plany. A zwie się Yorozu. Pewnie jej nie kojarzą, choć ci starszej daty już jak najbardziej powinni. Megumi, dalej skonfundowany, pyta, dlaczego to zrobiła. No ale przecież sam jej o tym wszystkim powiedział. O grze, o tym, jaki jest jego plan na ucieczkę. A teraz jeszcze dał jej 100 punktów. Jak mogła nie skorzystać i nie otworzyć sobie drogi do innych kolonii? Ma w końcu okazję stoczyć pierwszą walkę od 1000 lat i sama chce sobie wybrać przeciwnika, a tym nie może być przecież nikt inny jak Sukuna. Na plecach dziewczyny formułują się skrzydła, na których wznosi się i odlatuje, by odszukać wymarzonego oponenta. Yuji i Hana natychmiast ruszają w pogoń, ale wtedy w głowie Itadoriego rozbrzmiewa głos Sukuny. Zniewol. Są jedynie dwa warunki. Pierwsze, kiedy wypowiem hasło zniewol, oddasz mi kontrolę nad ciałem na minutę. I drugi, zapomnisz, że ten kontrakt kiedykolwiek miał miejsce. Wiążący pakt, który niegdyś król klątw zawarł z Itadorim w zamian za życie, w końcu dobiegł końca. Sukuna przejmuje kontrolę nad ciałem Yujiego i momentalnie rzuca się w kierunku Hany, ale nie zabija jej. Nie może. Warunkiem kontraktu ze strony smarkacza był zakaz krzywdzenia i zabijania, ale cóż za tępy gnojek. Zakazać krzywdzić i zabijać. I nie uwzględnić siebie. Sukuna syczy ze śmiechu, odrywając jeden z palców przejętego ciała. Megumi, widząc go, natychmiast rozpoczyna technikę przywołania. Ale król doskakuje do niego i blokując jedną z rąk, uniemożliwia dokończenie pieczęci. Następnie zaś siłą roztwiera usta Fushiguro, karmiąc go oderwanym palcem. Kiedy zawierał pakt, wspominał Yujiemu, że przyjdzie im zobaczyć coś interesującego. A teraz
przypomina mu te słowa. Spoglądając na chłopaka oczami Megumiego, czekał na ten moment. Wyczuwał, że Megumi posiada ogromny potencjał. Być może nawet byłby w stanie go przewyższyć. Dlatego pragnął przejąć jego ciało. Ale tak, aby stał się naczyniem, a nie zwykłą klatką jak Itadori. Dlatego najpierw musiał zregenerować swoje siły w tym gówniarzu, a następnie czekał na okazję taką jak ta, kiedy dusza Megumiego będzie rozbita w drazgi. Itadori jest tak zaskoczony, że aż nie zauważa wyrwanego palca. Ale to jego najmniejsze zmartwienie, gdyż Sukuna, przeniesiony do ciała Megumiego potężnym ciosem w brzuch, wysyła go na wycieczkę po okolice. Zauważywszy to, Maki i Takaba od razu zmierzają w jego kierunku. Ale tak już jest, że niezależnie od ery, robactwo wypełza nie wiadomo skąd. Sukuna postanawia więc przywitać ich, wykonując pieczęć przyzwania 10 cieni, z pomocą której przywołuje większego i potężniejszego niż kiedykolwiek Nue, miotającego językami błyskawic po całej okolicy, utrudniając dziewczynie i komikowi interwencję. Ale wtedy na miejscu zjawia się anioł. W przeciwieństwie do Sukuny i Yujiego, ona wraz z Haną koegzystują ze sobą, co pozwoliło dziewczynie szybciej dojść do siebie. Kurusu w dalszym ciągu widzi we wrogu Megumiego, ale anioł pragnie za wszelką cenę pokonać upadłego. Muszą więc zaryzykować, nim zbyt głęboko zapuści korzenie w ciele chłopaka. Światłości, co oczyszczasz wszystko, każde zło, grzech i niedolę. Wygnaj i zbaw, prowadząc na prawą ścieżkę. I oddaj go. Drabina Jakubowa. Święty Bat uderza zza chmur, dotkliwie smagając ciało Sukuny. Oddaj go. Oddaj! Wciąż krzyczy Kurusu, pragnąc odzyskać swojego Megumiego. Aż w końcu biczowanie grzeszników dobiega końca, pozostawiając rannego, acz wolnego od demona chłopaka, który wyciąga dłoń ku Hanie, dziękując jej i zapewniając, że wszystko jest już w porządku. Dziewczyna rzuca mu się w ramiona, w emocjach gotowa wyznać, co czuje, będąc jednocześnie głuchą na ostrzeżenia anioła i ślepą na oszustwo demona, który bezlitośnie wbija kły w jej ciało. Rozszarpana, zarówno na ciele, jak i duchu, Hana pada pokonana tak przez wroga, jak i swoją ludzką naturę. Jednak jej poświęcenie nie poszło w pełni na marne, gdyż Yuji wrócił, gotów zmierzyć się ze swoim demonem. W cichej furii rzuca się na Sukunę i ku zaskoczeniu króla klątw napiera mocno. Skąd on ma tyle siły? Zastanawia się, ale nagle zaczyna rozumieć, że ten gówniarz jest z wtedy. Kenjaku naprawdę ma nasrane we łbie. Sukuna wymienia ciosy z Itadorim, pytając, dlaczego on? Nie, oni wszyscy nie mogą po prostu żyć normalnie. Na co chłopak odpowiada, pytając, dlaczego to on nie może żyć, nie powodując cierpienia. Ale jego wściekły krzyk ucisza czyste cięcie Sukuny, dla którego prawdziwe pytanie brzmi, dlaczego są tacy mierni? Jak to jest, że słabe usze tak kurczowo trzymają się życia? Coś, co rozpada się od byle dotyku, ma czelność mówić, że pragnie szczęścia. A przecież tacy jak on istnieją, żeby ich pożreć. I cierpienie powinno być dla nich naturalne. Racja. Gdzieś po drodze Itadori zaczął o tym zapominać. Ale tacy jak on to przecież nic innego jak klątwy. Dobrze więc, niech spróbuje. Zobaczymy, czy da radę pożreć jego i jego cierpienie. Sukuna przyjmuje wyzwanie i traktuje chłopaka salwą cięć, ale jego technika, choć trafia, nie jest w stanie zatrzymać Itadoriego. Jakim cudem jest tak wytrzymały? Nie, to nie o to chodzi. To Megumi, walcząc o kontrolę nad swoim ciałem, ogranicza przepływ przeklętej energii króla, osłabiając go i wystawiając na czyste uderzenie od Yujiego. Nie udało mu się co prawda odzyskać władzy nad ciałem, ale Sukuna w najgorszym wypadku ma dostęp do jakichś 10% swojej maksymalnej siły. Ale tak czy siak, tyle powinno w zupełności wystarczyć, żeby rozpłatać tego gnoja. Z tym, że na miejscu zjawił się nowy przeciwnik. Maki, która nie ma na sobie nawet śladu po atakach Nue, a to oznacza, że nie ma z nią żartów. Yuji szybko i zwięźle przedstawia dziewczynie sytuację. Zabij go i tak nie umrze. A dziewczyna natychmiast przechodzi do działania, wypuszczając cios za ciosem. I
choć ciało Megumiego zręcznie opiera się, blokując i wyprowadzając kontrę. Dziewczyna ostatecznie dominuje go, znajdując lukę w obronie, po czym ciska Sukuną w okoliczne barierki. Yuji decyduje się wesprzeć i błyskawicznie doskakuje do wroga, chwytając za przęsło i zatrzymując go w locie, co irytuje króla klątw, ale też daje Maki okazję na wyprowadzenie kopnięcia. Choć oberwał, jego obrażenia są znikome, a Zeninkę aż przeraża widok tak dobrze walczącego ciała Megumiego. Mimo wszystko, nawet jeśli jest to ciało Fushiguro, ich zadaniem jest pochwycić lub zabić wroga. Choć dziewczyna zastanawia się, czy byłby w stanie uleczyć rany zadane jej ostrzem przy pomocy odwróconej przeklętej techniki. W każdym razie zamierza wrzucić następny bieg, a Itadori zapewnia, że nadąży. Ruszają więc, ale Sukuna nie oddaje pola, będąc zdolnym blokować ataki z dwóch stron jednocześnie. Przy czym, kiedy próbuje oddać uderzenie, Megumi opiera się jeszcze bardziej, osłabiając siłę ciosu. Dlatego też zmienia taktykę i używa swojej techniki cięcia na podłodze, rozszczepiając ją na wzór pajęczej sieci. Ziemia rozstępuje się, wybijając Maki z równowagi, co z kolei pozwala Sukunie prawie wybić jej zęby z pięści, lecz dziewczyna nawet na moment nie traci koncentracji, co imponuje królowi klątw. Wymiana trwa i zyskuje na prędkości, ale kiedy w pewnym momencie Maki i Yuji odskakują, zwiększając dystans, nagle zauważają obrys postaci na flance. To Uraume. Przybywszy w pośpiechu na latającej klątwie Kenjaku, uskutecznia teraz na zaskoczonych czarownikach technikę. Martwa cisza spowija lodem pokaźny obszar, zasypując szklanym chłodem Yujiego i Maki. Uraume przeprasza Sukunę za to natarczywe wejście i wspomina, że ze względu na Yujiego i Itadoriego lodowa technika dla bezpieczeństwa została odpowiednio osłabiona. Sukuna, spoglądając na umiejętność, wybacza z uśmiechem na twarzy, zaznaczając jednak, że Itadori spełnił już swoją powinność, więc niespecjalnie interesuje go, co się z nim stanie. Ale skupienie techniki na kobiecie było mądrą decyzją. Ale co ważniejsze, jego ciało nie jest kompletne. Dlatego domaga się specjalnej kąpieli, która już na niego czeka, z tym, że nie tutaj. Król przyzywa więc Nue, który wznosi jego i Uraume w powietrze, ale wtedy Itadori wydostaje się z lodu. Uraume pyta, czy zabić chłopaka, ale Sukuna mówi, że nie, no po co? Popatrz, pośmiejesz się. Ten żałosny ryj, jak Rumun, który pucował lampy i teraz patrzy, jak odjeżdżasz bez płacenia. Albo ten Onmyoji z Harimy, co go kiedyś spotkali. Normalnie identyko. Kiedy król wraz z Uraume docierają do dawnej bazy klanu Zenin, rozpoczyna się kąpiel, podczas której Sukuna zatapia się coraz głębiej i głębiej w najczystsze zło. Przed łaźnią zaś Uraume pyta Kenjaku, czy zamierza w ogóle zakończyć Culling Game. Na co ten odpowiada, że jak najbardziej, zwłaszcza, że bez tego nie jest w stanie połączyć ludzkości z Tengenem. Z tym, że na przekór jego słowom to on zaprojektował tę grę tak, aby ciągnęła się w nieskończoność, ale było to podyktowane koniecznością. Żeby w ogóle stworzyć coś tak niedorzecznego, musiał również przyjąć na siebie równie niedorzeczną wiążącą przysięgę, by ostatecznie być w stanie zakończyć niekończącą się grę. Z tym, że wbrew oczekiwaniom Kenjaku, Uraume nie wykazuje żadnego zainteresowania tematem, a pyta, jak tu w ogóle dotarł. Przecież dopiero co robił za Ubera i to w jedną stronę. Cóż, nie żeby to miało jakieś większe znaczenie. Sam zresztą bardziej niż opowiadaniem o zakończeniu gry jest zainteresowany rytuałem kąpieli. Wie, że oryginalnie służył do przekształcania naczyń będących rodowymi skarbami w przeklęte narzędzia, aby chronić je przed obcymi. A sam proces polegał na marynowaniu naczynia przez 10 miesięcy i 10 dni w roztworze z przeklętej energii, wytworzonej przez mielenie jadowitych organizmów selekcjonowanych w rytuale Kodoku. Z tym, że nie spodziewał się, że Uraume, rekonstruując rytuał, będzie używać klątw. Zwłaszcza, że te znikają po zabiciu. Ale tutaj na pomoc przychodzi lodowa technika, która pozwala przygwoździć cel, a następnie zamrozić jego rdzeń, by uniknąć dezintegracji. A wtedy pozostałe części ciała zostają zmielone i odsączone, by stworzyć krwawą łaźnię. Przy czym po co w ogóle zanurzać się w czymś takim? Zastanawia się Kenjaku. Otóż po to, by przybliżyć się do zła i zanurzyć duszę Megumiego w ciemności.
Kąpiel w końcu dobiega końca, a Sukuna wynurza się z mazi. Postanawia jednak zachować póki co twarz Fushiguro. Przyda się, biorąc pod uwagę, że będzie walczyć wśród czarowników. A skoro mowa o walce, pyta Kogane, gdzie znajduje się Tsumiki, a raczej skrywająca się w niej Yorozu. Odpowiedź to Sendai, ale dlaczego akurat tam, zastanawia się Uraume. Jednak dla Kenjaku nie ma w tym nic dziwnego. W końcu pochodzi z Aizu. Na jej miejscu też udałby się w rodzinne strony, jakby nagle został zreinkarnowany po 1000 lat, a potem hyc do najbliższej kolonii. No ale dla Sukuny Sendai jest akurat niespecjalnie po drodze, więc naprawdę zamierza odbyć tę walkę? Zwłaszcza, że nigdy specjalnie nie zwracał uwagi na Yorozu. Było to raczej jednostronne zauroczenie. I faktycznie, Sukuna ma ją gdzieś, ale jej naczynie to już inna bajka. O, teraz już wszystko jasne dla Kenjaku. Zniszczenie Tsumiki oznacza również zniszczenie Megumiego, który wówczas powinien całkowicie poddać się królowi. Rozumie. Ba, nawet podrzuci go na miejsce, tylko miałby małą prośbę. Skoro Sukuna jest teraz Megumim, może poratowałby paroma punkcikami zdobytymi przez małolata? Panowie wyruszają do Sendai, gdzie już z daleka Ishigori i Takako, wylizani po walce z Yutą, wyczuwają jego obecność. Przytłaczającą tak, że nawet wiecznie głodny walki Ryu wolałby sobie odpuścić ten posiłek. Ale król klątw już tu jest. Staje przed Ishigorim jak przed szczylem, który powinien z samego szacunku zejść mu z drogi, po czym jakby od niechcenia cięciem próbuje go wyfiletować. Ale Ryu imponuje mu, odsuwając się i kończąc jedynie ze szramą na klatce piersiowej. Jego błąd, przeprasza, drugi raz już nie potraktuje go ulgowo. Ishigori próbuje wykrzesać z siebie granitę, z którego jest tak dumny, ale nim jest w stanie wystrzelić pocisk, jego twarz kończy na talerzu Sukuny, porcjowana precyzyjnym cięciem jak tort, przed daniem głównym czekającym na stadionie. Na miejscu Yorozu zauważa, że Sukuna zmienił dzieciaka na nowszy model, a Ryomen docenia komplement. Zdecydowanie preferuje nową buźkę, z tym, że zdaje się mieć znaczną kontrolę nad naczyniem, więc mógłby przecież przybrać swoje prawdziwe oblicze. Ona zresztą podobnie, ale zdaje się, że myślą w ten sam sposób. Pozostanie w tych formach opłaci im się na przyszłość. O, ta buta zaskakuje Sukunę. Normalnie, jakby ją rozumyślała, że przetrwa to starcie. Dwójka demonów przeszłości rzuca się na siebie. Yorozu szarżuje jako pierwsza z demonicznym szponem, a następnie poprawia kopnięciem, które Sukuna powstrzymuje własnym. Ale kobieta zdaje się jedynie z nim drażnić. Zatrzymuje się i pyta, czy wcześniej, gdy ujawniła swoje oblicze, na miejscu nie było przypadkiem również anioła. Tej francy z aureolą nie udało się wyczuć Sukunę, ale Yorozu wiedziała od samego początku. A dlaczego? Pyta Ryumena, który nawet nie udaje zaciekawionego. Ponieważ to miłość! Miłość, z którą żadne przykazania, srania czy inne nienawiści nie mogą się równać. Hej, Sukuna! Kobieta zwraca się do króla klątw. Ja chcę zabić ciebie, a ty mnie. Ale powiedzmy, że przeżyjesz po moim zwycięstwie. Co takiego mógłbyś mi ofiarować? Wszystko, odpowiada Sukuna. Niewyobrażalne jest, że mógłby z nią przegrać. Ale jeśli już, to porażka nie różni się niczym od śmierci. Także cokolwiek chciałaby zrobić z jego ciałem, proszę bardzo. Cokolwiek? W sensie, nawet coś jak małżeństwo? A rób se co chcesz. To obietnica i nie ma potem żadnych ale. Ona jako żona i żadnych kurwa konkubin. Aha, tylko co ze ślubem, z weselem? Na oczepiny koniecznie palenie wiosek. Ze 3 minimum. I urwiemy łby najprzystojniejszym chłopom ze wsi. O, i napiszę haiku. Wyjebie ci w zęby, nim zakwitną miłorzęby. O kurwa, jeszcze gulasz sarambę. Sukuna zaczyna odczuwać, że otrzymuje obrażenia od tego pierdolenia głupot. Dlatego postanawia wyprowadzić kontratak, przyzywając psie Shikigami. Ale Yorozu potęgą miłości neutralizuje przywołańcę, zwracając uwagę, że Sukuna używa tylko technik swojego naczynia. I ma rację, nie ma bowiem zamiaru używać swojego relikwiarza. Chce bowiem jak najbardziej stłamsić Megumiego, a zabicie jego siostry jego własną techniką może w tym pomóc.
Z tym, że to nie podoba się Jorozo. Bo niby co to, fetysz jakiś swoją babę dotykać cudzymi technikami? Nie kręci jej takie coś. A on niech sobie nie wyobraża, że wygra bez swojej techniki. Umiejętnością Jorozo jest konstrukcja. Odpowiednio długo trenując, jest w stanie odwzorować niemal każdą znaną sobie substancję, nie licząc przeklętych narzędzi. Jako zaprawiona użytkowniczka Jujutsu na przełomie lat opracowała płynny metal zdolny zmieniać kształt i objętość, zachowując przy tym fizyczne właściwości dzięki kontrolującej go na wpół świadomej przeklętej energii. I z jego pomocą tworzy mięsny pancerz, zdolny odwzorowywać liczne funkcje biologiczne. Jest to potężna broń, wręcz idealna jako test dla Mahoragi.